Jestem Lenusia Czarusia. Dzisiaj będę się bawiła na mnąsami. I subskrybujcie mój kanał, piszcie w komentarzach, co Wam się podobało. To jest szafka na mnąsów, jak widzicie. I zaraz Wam pokażę, jakie będą dzisiaj na mnąsy brały udział i jakie na mnąsy są moje ulubione. To jest moja kolekcja na mnąsów. Teraz pokażę Wam, które będą brały udział na basenie. To jest galaretka. I ta galaretka będzie jechała też na basen. Lodzik, kanapka, ciasteczko, czekoladowe ciasteczko, różowe ciasteczko i ostatnie czekoladowe ciasteczko z posypką. Najpierw na mnosy będą się kąpały, no bo jeden namawia drugiego, żeby się kąpał, ale jeden nie lubi wody, a drugi jest facha racha. Ej ty, lodzik! Wchodź do tej wody, stoisz tylko na tych schodach i tamujesz przejście. Ja się trochę boję. Czego się boisz? Wody? No. Ja tam świetnie pływam, mogę cię nauczyć. Ale to ja się boję wody. Tam się boisz, woda fajna, mokra. Ale ja boję się i tak, nawet mnie namawiasz i tak się boję. Dobra, to se siedź na tych schodach, ja ci tu zaraz zademonstruję, jak się pływa. No dobrze. Ja już wlazłem na trampolinę, teraz zobaczycie mistrzostwo. Słuchaj, mówiłeś, że jesteś taki facharacha, a teraz się topi. A, ratunku, topię się, tonę! Topię się, ratunku, pomocy! Zaraz ci podam koło, już wchodzę do wody. Proszę. Dziękuję. Przepraszam cię, że tak cię namawiałem, lodziku, do takiego wygłupu w wodzie, jak nie umiałeś pływać. Zobacz, ja tak fafaracha byłem i zobacz, skoczyłem i się zachłysnąłem. Nawet jeśli umiesz pływać, musisz być na basenie bardzo ostrożny. Ja już mam nauczkę. Jest też rodzinka tych Playmobil z namnosami. Tata sobie siedzi na schodkach. Chłopczyk jest super zabezpieczony, bo ma pływaczki. Mama pilnuje dzieci, a mała siostrzyczka jeszcze nie umie pływać, więc jest w rociku. Okej, słuchaj, to pojedziemy teraz ze ślizgawki. Tylko uważaj, nie wyjeżdżaj od razu, czekaj aż sprawdzę, czy jest woda i dopiero pojedziemy razem, okej? Okej. Ja jadę pierwszy, ty zjedź za mną. Nie mogę pływać. Już kochanie, idę po ciebie, idę szybko, szybko na rączki do mnie. Moje biedactwo, no co ty zrobiłaś, dzieciątko, co ty zrobiłaś? Pamiętajcie, na basenie dzieci nie oddalają się od rodziców, słuchają się rodziców. Jeśli nie mają pływaczków ani koła, nie wolno im wskakiwać samemu do wody. Teraz wszyscy wiedzieli, jak się zachowywać na basenie i nikt już nie zjeżdżał z jeżdżeni, jak nie umie pływać i nikt już nie skakał z trampoliny, jak też nie umiał pływać.